Dużo osób zastanawia się, czy nie miałoby konsekwencji prawnych, wzywając yy, pogotowie. Jak to w ogóle wygląda? Czy powinniśmy się obawiać tego? Natomiast, jeżeli coś się rzeczywiście takiego dzieje, że, że wzbudza to nasz niepokój? Jak najbardziej jest to wskazanie do tego, żeby była podjęta interwencja medyczna. No My dostajemy zlecenie mhm. i od razu po otrzymaniu zlecenia, w zależności czy to jest skot pilności pierwszy czy drugi, no to mamy minutę albo dwie, żeby, żeby siąść w karetkę i wyjechać. E, więc jeżeli ludzie czekają 2-3-4 godziny na karetkę, to nie dlatego, że my siedzimy, pijemy kawę, tylko dlatego, że tych karetek nie ma, bo są obecnie zajęte. Czym się ludzie kierują, napadając na ratowników, nie mam bladego pojęcia. Natomiast zdarza się to stosunkowo często. Pamiętajmy, że każdy organizm jest inny i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, jak dana substancja, czy to jest amfetamina, marihuana, czy to jest paracetamol, zadziała na, na nasz organizm i, i jak, będziemy, jak będziemy na niego reagować. No, Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku mam temat. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wyjątkowej sprawie, czyli o substancjach przeaktywnych i zagrożeniach z nich wynikających oraz jak można pomóc danym osobom po różnych substancjach. Moim gościem jest ratownik medyczny Kamil Kociołek. Tak, cześć, dzień dobry. Witaj Kamilu. Kamilu, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie, a widzimy się trochę dlatego, że wydałeś książkę. Wybrane substancje przeaktywne w praktyce ZRM i sor. Skąd to się wzięło u Ciebie? Generalnie sam pomysł na książkę zrodził się zupełnie przypadkiem. No mówię, jakby mi ktoś powiedział za czasów studenckich, że napiszę książkę, to bym po prostu w to nie uwierzył. Wzięło się to stąd, że gdzieś na jednym z blogów ratowniczych wdałem się z kimś w dyskusję po umieszczeniu wpisu z wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji odnośnie postępowania w przerawkowaniu kokainy. Mhm. Było tam kilka rzeczy, które... Wydawało mi się, warto byłoby rozszerzyć. Z tego wszystkiego się zrobiła taka dosyć merytoryczna dyskusja. No i następnie z administratorem tej strony ustaliliśmy, że fajnym pomysłem jest napisanie takiej serii artykułów, żeby jakoś przybliżyć tą tematykę plus, plus postępowanie. Pierwsze dwie, trzy części to tak naprawdę wypracowywałem sobie to biorę ten schemat pisania, i też nie podchodziłem do tego na takiej zasadzie, że, że traktuję to tak całkiem serio, serio w aspekcie pracy naukowej, tylko raczej jako bardziej coś popularno-naukowego. No ale z każdą kolejną częścią, jak już sobie wypracowywałem coraz bardziej ten schemat pisania, to stwierdziłem, że jak obrobimy wszystkie planowane takie grupy substancji, no, to jest fajny materiał, żeby zrobić z tego książkę. Mm -hmm. Tak to później zalegało przez 2-3 lata na komputerze, <grych> e, aż z innym blogerem ratowniczym, z Krzyśkiem na jednym ze szkoleń w Krakowie, e, złapałem kontakt i, i, i tak jakby przekazał mi namiar do, 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 do redaktor z wydawnictwa na ratunek, z którą później już nawiązałem współpracę. Przez rok czasu dopieszczaliśmy tą książkę względem uwag recenzentki. No i na jesień ukazał się gotowy produkt. Wiesz, prawda jest też taka, że nie ma takich publikacji za bardzo na rynku. W ogóle tematyka substancji psychoaktywnych i zatruć i tak dalej jest troszkę, no nie jest bardzo popularna. To znaczy są akademickie tak, podręczniki tak, ale nie praktyczne. Z typowej farmakologii, toksykologii. Natomiast ja bardziej stawiałem na takie podejście praktyczne, żeby, żeby osoby podejmujące interwencje wiedziały, na co mają zwracać uwagę, zbierając wywiad, mhm. obserwując otoczenie, czyli to pierwsze wrażenie, kiedy już przychodzą na miejsce zdarzenia, żeby wiedzieli, na jakie rzeczy mają zwracać uwagę podczas badania pacjenta, jakich rzeczy się wystrzegać, jakie mogą być potencjalne zagrożenia i, i generalnie... Książkę tę, ona jest niby dedykowana dla medyków, ale tak naprawdę znajdzie w niej każdy coś dla siebie, i psychologowie, i rodzice, nauczyciele, ponieważ oprócz takiej technicznej strony postępowania i rozpoznawania... Są też e, takie informacje jak na przykład e, objawy zażycia, mhm. które mogą gdzieś tam zasugerować, że, że dziecko ma, ma problem, e, bo ma do czynienia ze środkami psychoaktywnymi. Więc starałem się to zrobić tak, żeby było napisane językiem prostym, przystępnym, nie tylko dla, dla medyków. Mhm. I to się zgadza. Wiesz, ja, ja też nie miałem żadnego problemu e, ze zrozumieniem, o co chodzi. Tym bardziej rzeczywiście, jak nawet zobaczycie tutaj, też e, przeglądam sam, a wam nie pokażę. E, wszystko jest zrobione w bardzo prostej formie. I powiedz mi proszę, na, na, najważniejsza sprawa jest taka, e, żebyśmy w tej rozmowie porozmawiali trochę na dwóch etapach. Pierwszym to jest takim, co mogą zrobić jakby zwykli ludzie, typu jest jakaś sytuacja w domu, sytuacja na imprezie i jak można rozpoznać. I bardzo mi zależy też na tym, żeby dzięki tej naszej rozmowie e, wszyscy ludzie wiedzieli, jak mogą pomóc ewentualnie i jak w ogóle podjąć kontakt ze służbą zdrowia, czy z opieką zdrowotną, czy właśnie z ratownikami, bo zobacz. Jest, to, to rozmawialiśmy nawet chwilę przed rozmową. Dużo osób zastanawia się, czy nie miałoby konsekwencji prawnych, wzywając mhm. pogotowie. Jak to w ogóle wygląda? Czy powinniśmy się obawiać tego? To znaczy, Generalnie tak. My, jako ratownictwo medyczne, nie jesteśmy od, od, od karania, od osądzania. My jesteśmy od udzielania pomocy, żeby to zrobić w sposób rzetelny i prawidłowy. Musimy mieć jak najwięcej informacji, między innymi co było zażyte w jakiej dawce, w jakim czasie, jaka była droga podania, e, ponieważ to ma taki wymierny wpływ na nasze decyzje terapeutyczne. Mm, natomiast w kwestii tego, co, e, czy, czy konsekwencje prawne by były, mhm. z tego co się orientuję, w polskim prawie nie ma takiego zapisu, który karałby zabycie po użyciu tak. środków psychoaktywnych. Jest za za posiadanie, za handel, za udostępnianie. Natomiast samo bycie po użyciu nie jest karane. W związku z tym tutaj jak najbardziej ja bym stawiał na szali raczej życie i zdrowie naszego pacjenta niż potencjalne konsekwencje karne. Co do pytania, co ludzie mogą zrobić, to tak naprawdę mhm. mm, powinniśmy zacząć od podstaw, czyli od szkoleń pierwszej pomocy, czyli ocena przytomności. Eee, ocena oddechu, jako, jako sprawdzenie, e, czy, czy są funkcje życiowe. Mm, no i kolejnie e, powinniśmy postarać się zebrać wywiad. Czyli, e, jeżeli jesteśmy w klubie, to czy ktoś widział. Mhm. jak doszło do tego incydentu, czy jest ktoś ze znajomych, kto, kto zna naszego poszkodowanego i jest w stanie nam coś powiedzieć, żeby nas jakoś na to nakierować. E, oczywiście ja bym raczej nie liczył na to, że, że ktoś powie prawdę, z względu mhm. na to, że ludzie się boją. No mimo wszystko, że mimo tego, że uświadamiamy ludzi, że, e, że nawet był kiedyś taki mem w internecie, że Jedyna sytuacja w życiu, kiedy nie możesz kłamać, to kiedy ratownik cię pyta, co brałeś. Okay. W związku z tym ja mimo wszystko chciałbym, żeby ludzie potrafili się do tego przyznać. Wiem też, że bardzo nam utrudnia to pracę, jeżeli ludzie nam nie mówią, co brali, bo jeżdżąc po zakładach karnych do osadzonych, którzy są po użyciu czegoś, bardzo często jest tak, że... Znaczy mi osobiście się jeszcze nie zdarzyło, żeby któryś z osadzonych powiedział, co brali i od kogo to mieli. Bo wiadomo, że boją się tam konsekwencji od wychowawcy, od, od, od straży więziennej, natomiast bardzo to utrudnia pracę, ponieważ nie wie, tak naprawdę nie wiemy nawet w jakim kierunku mamy iść. Pozostaje nam jedynie działanie objawowe, czyli ocena parametrów plus ewentualne ustabilizowanie stanu pacjenta. I to w takiej sytuacji bardzo ogranicza prawda, pole działania. Ale zobacz, bo nie zawsze też ludzie wiedzą, co, co brali. I czy jeżeli ktoś powie na przykład, że nie wiem, brał biały proszek, to już zawsze jest jakiś kierunek, że to mogą być stymulanty, może być ketamina. Wiesz, też tego jest mnóstwo. Jest tego właśnie, tak jak mówisz, mnóstwo. Więc, więc tak naprawdę jest to jakaś wskazówka, jeśli chodzi o drogę na przykład podaży, mm -hmm. że w tym momencie wiem, że płukanie żołądka nie przyniesie okay. efektu. Więc dla nas to jest o Tyle ważna informacja. Natomiast w kwestii tego, co było zażyte i ewentualnych interakcji na, na nasze. Leki, które byśmy się zdecydowali podać, jeżeli byłaby taka konieczność, no to nie mamy takich informacji, więc, więc no w tym momencie obserwujemy specyficzne toksykodromy mhm. u pacjenta, reakcje organizmu typu na przykład reakcja źrenic, ich szerokość. Można ewentualnie wykonać próbę naloksonową, jeżeli podejrzewamy zatrucie mhm. mieszane z opiatami lub zatrucie opiatami. Więc, więc tutaj jest bardzo dużo rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ale. Ale tak, każda informacja jest bardzo przydatna i nie ma czegoś takiego jak za dużo informacji w zbieraniu wywiadu. Bo to my jesteśmy od tego, żeby zrobić selekcję, które informacje są ważne, a które nie. Mhm. Więc powinniśmy wysłuchać do końca, co świadkowie zdarzenia lub poszkodowane mają do powiedzenia, i z tego powinniśmy wysnuć odpowiednie wnioski, które nas nakierują mhm. na, na dalsze działania. A jesteśmy w stanie przekazać, nie wiem, widzom na przykład, które informacje są szczególnie kluczowe, żeby tak od razu wiedzieli, co powiedzieć, a nie gadać głupoty. Jeżeli mówimy o, o przekazaniu poszkodowanego, jeżeli przyjeżdża zespół ratownictwa mhm. medycznego, to przede wszystkim powinni podać czas od wystąpienia objawów, okay. czyli od kiedy to się stało, czy ktoś to widział, czy to była na przykład utrata przytomności z towarzyszącymi drgawkami, mhm. czy po prostu utrata przytomności, więc szczegółowo opisać, jak to wszystko wyglądało jak stan poszkodowanego wyglądał do czasu przybycia zespołu ratownictwa, czy on był cały czas nieprzytomny, czy tą przytomność stracił w trakcie. No i jeżeli mamy takie informacje, no to wiadomo, że dobrze byłoby wiedzieć jednak, co było zażyte, czy zażywa oprócz tego jakieś leki, czy na coś mhm. choruje oraz czy jest ktoś tutaj do, do kontaktu, kogo, kogo można wskazać, żeby ewentualnie on udzielił informacji o stanie zdrowia naszego poszkodowanego. Myślę, że by wszystko bardzo sensownie i tak jak powiedziałeś, rozmawialiśmy też o tym, że ludzie się boją, to ktoś mi kiedyś powiedział bardzo fajne zdanie, że tak naprawdę jeśli na przykład, nie wiem, nie wezwiesz tej karetki i coś się stanie na tej imprezie danej osobie, no to wtedy na pewno policja się zainteresuje, bo, bo wiesz, no z, na przykład, nie wiem, zgon na imprezie, no to trzeba sprawdzić, co się działo. No tak, ale wtedy większość ludzi powie, że mnie tam nie było, ja nic nie widziałem okay. i szuka wiatru w polu. O. Natomiast tak jak mówisz, jeżeli się nie zareaguje w porę, to po pierwsze wtedy na pewno nie unikniemy wizyty policji, no a po drugie, to jednak pamiętajmy, że chodzi o życie i zdrowie drugiego człowieka. To może być mój kolega, może być twój kolega, mhm. to może być ktoś z naszych dalszych znajomych, może być tu zupełnie ktoś opcja, ale to dalej jest człowiek. Mhm. A jakie substancje psychoaktywne są jakby najtrudniejsze, albo najczęściej spotykane, albo z jakimi się zgłaszają gdzie? Znaczy, jeśli chodzi o, o najtrudniejsze, to zależy pod jakim kątem najtrudniejsze, bo. Że, że najmniej czasu, największe teoretyczne powikłania albo ryzyko utraty życia i zdrowia? W zasadzie przy przedawkowaniu większości z tych substancji mm -hmm. mogą być poważne konsekwencje zdrowotne. Najtrudniejsze, wydaje mi się, jest postępowanie przy dopalaczach, mm -hmm. ponieważ tam często mamy do czynienia nie z jedną substancją, tylko z mieszanką kilku, które albo działają synergicznie w stosunku do siebie. Albo zachodzą jakieś inne niepożądane interakcje. Plus do tego tak naprawdę nigdy nie wiemy, co jest przyczyną danego stanu, w jakim się znajduje pacjent. Czy to jest ta substancja, czy to jest inna substancja? W związku z tym zdecydowanie syntetyczne kanabidoidy mhm. są bardzo trudne, jeśli chodzi o, o diagnostykę i, i postępowanie, bo ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, jaka to jest substancja. Możemy się posiłkować jedynie wiadomo, toksykodramami, i. i parametrami naszego pacjenta. Natomiast najczęściej spotykane, no to wiadomo, w, w mojej opinii, w polskich warunkach, poza alkoholem, e, to najczęściej jest właśnie amfetamina, beta-ketony, e, ekstazy. Sporadycznie zdarzają się to psychodeliki. Najczęściej osoby zażywające psychodeliki mają dosyć duże doświadczenie w tym temacie, więc też przestrzegają zasad tripsitingu. W związku z tym e, do takich osób rzadko się jeździ. E, raz mi się zdarzyło tylko jechać do pacjenta po 5 MEO mhm. e, natomiast e, jeżeli chodzi o, o, o substancje i o to, co powiedziałeś, że niektórzy ludzie nie wiedzą, co biorą, to jest owszem. I to jest, e, to jest też wynika z tego, że ludzie mają takie mylne przekonanie, że mam kryształ, to to na pewno jest mefedron. Tak. A tak naprawdę kryształ to jest postać, pod jaką występuje dana substancja i to może być zarówno metamfetamina, jak heroina, jak i beta-ketony. W związku z tym tutaj ludzie często mylą to wszystko, w konsekwencji biorą nie, nieadekwatne dawki do tego, mhm. jakie powinny być bezpieczne i stąd się bardzo często biorą różnego rodzaju przedawkowania. Z niewiedzy, że ludzi to nie interesuje, bo to najczęściej wygląda na zasadzie takiej, że Dobra, mam kryształ, to jest mefedron. Mhm. Y y jedziemy z tematem, jest mefedron, jest fajnie, dopóki, dopóki nie dostaną innego mhm. e, innej substancji w tej samej postaci nie pomylą się i nie przedawkują. Mhm. Tutaj wiesz, z czasem było tak, że, nie wiem, zmienia się na rynku czystość różnych też substancji. Nawet jeżeli ktoś, nie wiem, sprawdził sobie testem, dajmy na to, że to jest ta amfetamina, kokaina, nie wiem, cokolwiek. No ale okazuje się, że akurat to ma większą czystość, więc wziął większą dawkę niż standardowo brał. I tutaj w pełni się zgodzę i z komentarzy, z wiadomości, czy, czy z jakiegoś tam życia znam mnóstwo sytuacji. Kryształ to kryształ, wiesz? Tak, tak, po prostu kryształ, net nazwa, nie? To tak, jakbyś poszedł do salonu samochodowego. I powiedział, że interesuje Cię samochód. Ale jaki? No, samochód. Czerwony. No. no ale jaki ma być, ma być, nie wiem, kombi, no Czerwony. No. Jechałem, czerwonym było fajnie. No, a, a, ale wiesz co, dobre. No tak jak jesteśmy przy Stymulantach, to bardzo dobry moment, żeby zapytać. Jestem na imprezie, na domówce, tak. Patrzę, że rzeczywiście człowiek wygląda troszkę jakby się nastimował, no ale zaczyna mu się robić coraz gorzej, ma jak, nie wiem, jakiś potok myśli, wiesz, jakiś, zaczyna się bardzo pocić. Kiedy jest jakiś moment, nie wiem, co powinienem z taką osobą zrobić, która na przykład przedawkowała, widać ewidentnie stymulanty. Przede wszystkim ja jako... powinniśmy ocenić, czy występują zaburzenia świadomości. Mhm. Dla osób takich totalnie niemedycznych, laików, tak. wystarczy poprosić takiego przeszkodowanego o odliczenie od 10 do 0. O pytanie, kto jest prezydentem Polski? Ponieważ, jeżeli go zapytamy o datę urodzenia, on z automatu podświadomie często Aha. odpowie. Natomiast, jeżeli będzie miał problemy z odliczeniem od 10 w dół lub takie pytanie, na które nie odpowiada się na co dzień, jak na przykład, kto jest prezydentem Polski, to może świadczyć o tym, że są zaburzenia świadomości. Jeżeli bardzo jest spocony i ma podkręconą temperaturę ciała, to powinniśmy wdrożyć chłodzenie mechaniczne. Nie wrzucać mm -hmm. do wanny z zimną wodą, tylko włączyć wentylatory, zapewnić dostęp świeżego powietrza. No i przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby zapewnić komfort psychiczny takiego poszkodowanego, bo jeżeli, jeżeli tego nie zrobimy, on się zacznie sam nakręcać, my zaczniemy panikować, że coś się dzieje, on zobaczy, że sytuacja wymyka się spod kontroli zacznie się jeszcze bardziej nakręcać. Tworzy się błędne koło. Ja też bym wolał czuć, że jest obok mnie ktoś, kto, kto kontroluje sytuację i trzyma rękę na pulsie, bo wtedy ja czuję się bezpieczniej. Tak. Dodatkowo chodzi o to też, żeby zająć troszeczkę jego myśli, ale pod żadnym pozorem nie negować tego, co odczuwa bądź co mu się wydaje, mhm. że widzi. Bo wprowadzimy go w dysonans poznawczy i to go jeszcze bardziej może wystraszyć lub, lub spowodować u niego jakieś stany lękowe. Mhm. W związku z tym, jeżeli... Pacjent powie, że widzi coś, co mu zagraża, to zapytajmy, w jaki sposób mu to zagraża i starajmy mu się wytłumaczyć, że, że nie jest to dla niego mm -hmm. niebezpieczne, mm -hmm. że owszem, ja też to widzę i czuję się bezpiecznie, ty też możesz czuć się bezpiecznie. Po prostu chodzi o to, żeby zapewnić mu takie poczucie bezpieczeństwa. Mm -hmm. No dobra, to są takie rzeczy, które my możemy zrobić. Sytuacja się nie poprawia. Powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego mhm. lub, jeżeli mamy taką możliwość, przetransportować pacjenta na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy, mhm. bądź przyjęć, w celu wykonania podstawowych badań plus ustabilizowania jego, jego parametrów. Mhm. Ponieważ w warunkach domowych, no to. Albo przejdzie, albo nie przejdzie, nie, więc, mhm. więc tutaj to jest dosyć ryzykowne. Wiadomo, że nie ma co z byle też powodów wpadać w panikę, że ktoś się trochę spocił, tak, albo mu tak. się zakręciło w głowie, no, bo jest odwodniony, więc, więc to jest akurat wiadomo. Natomiast jeżeli coś się rzeczywiście takiego dzieje, że, że wzbudza to nasz niepokój. Jak najbardziej jest to wskazanie do tego, żeby była podjęta interwencja medyczna? Zawsze się zastanawiam, i to, to jest trudne na przykład ocenia, przyjmijmy, że to nie jest jakaś duża domówka, nie wiem, 50 osób, no i właśnie dużo osób jest na przykład pod wpływem substancji. Więc ocena tego, czy tej osobie się naprawdę coś dzieje, czy może nam się wszystkim wydaje, czy może my się nakręcamy też może być trudna. I pytanie jest takie: kiedy jest taki moment, że ja wiem, albo czy, czy te osoby czują, że na przykład w, w, lepiej wezwać karetkę, bo może tej osobie się coś. Dzieje się, bo wiesz, jest taka myśl. A może jak ja wezmę tą karetkę, to nie wiem, w tym sy sytuacji ktoś inny bardziej potrzebował, a my wezwaliśmy tą się to nie zdarza, raczej się to nie że, zdarza, że ludzie myślą, bo ktoś inny może potrzebować. E, pomijam fakt tego, że mm, może nie tyle, że mamy bardzo roszczeniowe społeczeństwo, ale raczej z takiego typowo psychologicznego punktu widzenia każdy z nas postrzega świat otaczający go. E, jako, że my jesteśmy w centrum. No tak, to pewnie. Więc tak naprawdę liczy się to, co się dzieje tu wokół mhm. mnie e, i pal sześć, reszta świata. E, więc, więc raczej się nie zdarza, że ktoś myśli tak altruistycznie, że ktoś inny może tej karetki potrzebować, tylko, tylko raczej ludzie dzwonią i e, bardzo często jest na zasadzie, że okej, okay, wolę, żeby ktoś przyjechał, zbadał, ocenił, że nie ma podstaw i zostaje w miejscu, e, żeby rzeczywiście doszło do jakiegoś nieszczęścia, i potem będę miał wyrzuty sumienia, no. że nie zareagowałem. Więc tutaj, jeżeli cokolwiek wzbudza nasze, nasz niepokój, powinniśmy podjąć kroki, żeby ta interwencja medyczna była podjęta. Natomiast to, co powiedziałeś, rzeczywiście ma też znaczenie, że jeżeli jest kilka osób w jednym pomieszczeniu, które są po, po użyciu środków, to bardzo często te funkcje poznawcze nie, nie, nie działają w sposób prawidłowy i ocena rzeczywistości może też być w jakiś sposób zachwiana i, i nie, nieadekwatna do... Do rzeczywistego stanu rzeczy. Natomiast, tak jak mówię, lepiej jest wezwać i dostać OPR, że, że, mm. że dzieciaki się nie potrafią bawić te, i nie idą spać, te, te, te. niż żeby miało dojść do nieszczęścia. A czy jest tak, że nie wiem, zależy zależności na jaki numer się dzwoni, nie wiem, czy się dodzwoni do najbliższych, dalszych? Czy, czy, czy jest. Jak wygląda to od strony technicznej, wiesz, może? Generalnie. Y Zależy czy dzwonimy na 112 czy mm -hmm. dzwonimy na 9. Jest właśnie różnica. Jest różnica ponieważ 112 to jest centrum powiadamiania ratunkowego i tam siedzą mm -hmm. operatorzy numerów alarmowych. Jego zadaniem jest przyjęcie rodzaju zgłoszenia. Zakwalifikowanie tego, do jakich służb to zgłoszenie mhm. przekazać. Jeżeli to jest wypadek komunikacyjny, wysyłają straż, policję, ratownictwo medyczne. Jeżeli to jest zasłabnięcie, wysyłają ratownictwo medyczne. Jeżeli podejrzewamy wyciek gazu, no to wiadomo pogotowie mhm. gazowe. Natomiast pod numerem 999 siedzą zawsze ratownicy medyczni z pięcioletnim stażem pracy w zespołach wyjazdowych, mhm. właśnie po to, żeby znali tą robotę też w terenie. I dzwoniąc na 112 to tak naprawdę operator przyjmuje, pyta co się stało, przełącza rozmowę na 39, ludzie się zaczynają wściekać, że już mhm. to przed chwilą mówiłem co się stało, mhm. że czemu mam to powtarzać, dajcie tą karetkę, bo to się coś dzieje źle, e, więc, więc to jest zasadnicza różnica. Co do tego czy się łączymy z jakąś najbliższą, docelowo jest tak, że na podstawie e, współrzędnych Łączymy się z najbliższą dyspozytornią daną dla, mhm. dla, dla, dla danego rejonu. Natomiast, jeżeli wszystkie telefony są zajęte, łączymy się z najbliższą wolną. Okay. E, I niejednokrotnie mi się zdarzało, że pracując we Wrocławiu e, z, z, zgłoszenie było przyjęte przez dyspozytornie w Katowicach. Mm -hmm. Bo akurat tam się ludzie dodzwonili, bo była na, na, bo był wolny, wolny telefon. Ja mm -hmm. właśnie wiesz, o, o tym słyszałem, dlatego cieszę się, że mogę ciebie zapytać. Tym bardziej, że e, parę osób mi mówiło, że właśnie dzwonić na 112, no to teoretycznie policja może się o tym dowiedzieć, a 999 jest bezpieczniejsze pod tym względem. <laughs> e... No, ja wiem. no bo wiesz, teoretycznie no nie wiem, właśnie mówisz dyspozytorowi dzień dobry, bo tutaj mój kolega się nawciągał kokainą i coś mu się złego dzieje, to możesz się bać, że policja zostanie powiadomiona. Tak, ale jeżeli jedzie zespół ratownictwa medycznego i podejrzewamy, że jest jakaś impreza, ludzie są pod wpływem środków psychoaktywnych, to również dla naszej asekuracji możemy poprosić o, o patrol mhm. policji, żeby po prostu zabezpieczał nasze działania, szczególnie, mhm. że... Coraz więcej jest napaści na ratowników. Mhm. W związku z tym my się też często obawiamy. Dlatego dyspozytor często z góry profilaktycznie też prosi o interwencję patrol policji. Najwyżej na miejscu my stwierdzamy, dobra, nie jesteście potrzebni, możecie sobie gdzieś tam wracać na komendy, czy jechać do innych zdarzeń. Natomiast i tak bardzo często do tego typu incydentów policja też jest dysponowana. A wspomniałeś o napaściach i takich problemowych rzeczach. Kiedy to się najczęściej zdarza? Kiedy są sytuacje? Różne bardzo, bardzo często się zdarza tak, że, że są to ludzie pod wpływem alkoholu. Bardzo często są to sytuacje, kiedy dlaczego wy nic nie robicie, dlaczego tak późno przyjeżdżacie. Bo ludzie mają wrażenie, że to działa jak na filmach, że my przyjeżdżamy, nie wiem, robimy jakąś brawurową akcję, pakujemy i jedziemy, a to tak nie wygląda, bo my musimy zebrać wywiad, musimy dokładnie się zapytać o co chodzi. Musimy zebrać parametry, zbadać pacjenta, ocenić jego stan. Więc to troszeczkę też trwa i nie wygląda to tak spektakularnie mm -hmm. jak w filmach. W związku z tym ludzie uważają, że tak naprawdę my nic nie robimy, tylko sobie tam siedzimy i zakładamy klipsy na palce. Mm -hmm. To często wywołuje u nich taką reakcję nerwową. No i bardzo często jest też spowodowane to tym, że. 40 minut na was czekałem, gdzie wy byliście, już jest wiadomo nerwowa atmosfera. Często się zdarza też tak, że ratownicy też nie, nie reagują w sposób prawidłowy, czyli nie, nie starają się nie odpowiadać, nie reagować, tylko wdają się w dyskusję, często niepotrzebne, co takiego agresora potem już tylko bardziej napędza. Także tutaj czym się ludzie kierują napadając na ratowników, nie mam bladego pojęcia natomiast zdarza się to stosunkowo często znaczy chyba rzeczywiście to są te emocje takie, które po prostu wyrzut agresji, złości, te Emocje trudno... albo po prostu ktoś sobie szuka rozrywki przyszedł ratownik, wow. jest, jest się na kim wyżyć, że, że tak późno przyjechała karetka, jakby to była nasza wina no my dostajemy zlecenie mhm. i od razu po otrzymaniu zlecenia, w zależności czy to jest pilności pierwszej czy drugi, mhm. no to mamy minutę albo dwie, żeby, żeby siąść w karetkę i wyjechać więc jeżeli ludzie czekają 2, 3, 4 godziny na karetkę, to nie nie dlatego, że my siedzimy, pijemy kawę, tylko dlatego, że tych karetek nie ma, bo są obecnie zajęte. A mogą być zajęte dlatego, że ludzie sobie też nagminnie wzywają do, do Kataru, do Bulugowy, do rzeczy, które powinien zrobić lekarz przychodni, mhm. lub dlatego, że lekarz przychodni mówi: Proszę, dzwońcie sobie po karetkę. Mhm. To jest też nagminne notoryczne, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, e, słysząc, że coś boli pod lewą łopatką, proszę dzwońcie po pogotowie. Naprawdę? Wszystko. A to jest słabe, tak systemowo, no. Niestety, to jest no to już temat na inną rozmowę. To jest, mm -hmm. Dużo psychologii jest w, w mm -hmm. medycynie dzisiejszej. Mm -hmm. No dobra, ale czy Opowiadaliśmy o tych napaściach i tak dalej. Jakie miałeś najtrudniejsze sytuacje, takie, które do, do, do dzisiaj pamiętasz? Nie wiem, typu, że coś złego się stało, a, a albo coś? Ty... Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym miał jeszcze taką sytuację. Gdzie, gdzie byłbym w jakiejś takiej sytuacji podbramkowej mhm. e, albo coś bezpośrednio zagrażałoby mojemu życiu lub zdrowiu. E, i, I bardzo się z tego tytułu też cieszę, bo, bo wiadomo, że takie doświadczenia nie są miłe. Więc ja raczej nie mam jakichś takich przeżyń, które wspominam jako bardzo trudne lub bardzo złe. Mhm. A czy yy, 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 jeśli chodzi o substancje psychoaktywne bo rozmawialiśmy przez chwilę o stymulantach, i dajmy na to, że już zadzwoniliśmy po tą karetkę. Co z taką osobą można zrobić? W sensie, jak wy już pomagacie? My? My jako robimy? Wiedząc, rodzinie. że to są stymulanty i przedawkowanie. Znaczy, generalnie, jeśli chodzi o stymulanty, no to e, klasycznie benzodiazepiny, żeby złagodzić to pobudzenie psychoruchowe, e, walczymy z nadciśnieniem, mhm. staramy się przy tachy kardiach. E, nie podawać beta blokerów, bo zahamowanie receptorów beta może powodować stymulację receptorów alfa, które powodują wzrost ciśnienia. W związku z tym staramy się ich wystrzegać. Są niektóre beta blokery kardioselektywne, natomiast na zespołach podstawowych, nielekarskich raczej ich nie mamy, więc klasycznie benzodiazepiny plus chłodzenie, jeżeli jest wiadomo podwyższona temperatura. Do tego ciągłe kontrolowanie parametrów życiowych, czy oddycha, czy, czy nie zapadł w jakiś stupor, czy jest przytomny, jak się zmieniają jego, jego parametry. Wiadomo, że podstawą jest też wykonanie EKG u takiego pacjenta, bo bardzo często są zaburzenia rytmu serca, w związku z tym my też musimy takie rzeczy wiedzieć, żeby być przygotowanym na, na różne możliwości. Więc my raczej ograniczamy się do kompleksowego zbadania pacjenta i działania objawowego w przypadku stymulantów, bo mhm. one stymulanty nie ma takiej typowej odtrudki jak w przypadku np. benzodiazepin mhm. czy, 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 czy opiatów. Uh -huh. A no dobra, no to skoro przyszliśmy do tego tematu, bo naturalnie to nie jest akurat który też często poruszam na kanale, ale na pewno może się przydać, że właśnie ktoś przedawkował opioidy. I wiesz, osoby, które używają opioidów, często też wiedzą, ich ludzie wiedzą, jak to wygląda, ale no tutaj jest zdecydowanie bardziej potrzebny czas. raczej czas ma dużo większe znaczenie, prawda? Tak. Tak, ponieważ jeżeli dochodzi do depresji oddechowej, to jak najszybciej trzeba zapewnić drożność dróg oddechowych, podać swoistą odtrudkę, jaką jest nalokson, plus prowadzić wentylację poszkodowanego, mhm. dopóki jego oddech nie wróci. Do tego nale należy, należy też zwrócić uwagę na czas działania naloksonu, który średnio wynosi około 40 minut, więc musimy na bieżąco kontrolować, czy po ustąpieniu działania naloksonu... Pacjent na mnie wpada z powrotem w tę depresję oddechową mhm. i ewentualnie podać kolejną dawkę. Więc, więc tutaj czas ma duże znaczenie. Na szczęście jest to problem rzadko spotykany w naszym kraju. Przynajmniej mhm. ja jeszcze się nie spotkałem z tym, żebym jechał do pacjenta, który przedawkował opiaty mhm. i, i miał z tego powodu depresję oddechową. Nie wiem, nie wiem, jak często to się zdarza, bo, bo nie mam wglądu w tego typu statystyki. Natomiast mnie osobiście się jeszcze nie zdarzyło jechać do Opiatowca. Mhm. Wiesz, mamy znacznie mniejszy problem z tym niż nie wiem nawet Stany Zjednoczone. E, ale zastanawiałem się, nie wiem, czy o tym wiesz, czy obecnie Lokson jest na wyposażeniu każdej karetki. Tak, tak. Jest chyba jest, nie. Że... Jest. jest, z racji tego, że my. Na naszych zespołach też mamy opiat opiaty, mm -hmm. których używamy. A, też prawda. Tak, więc jeżeli coś pójdzie nie tak, musimy w miarę szybko odwrócić ich działanie. W związku z mm -hmm. tym jesteśmy wyposażeni w naloxon i każda karetka ma. Ja rzeczywiście nie pomyślałem o tym, ale to się przydaje też po prostu, bo można używać w praktyce. A... No dobra, to przejdźmy teraz do takich w sumie bezpieczniejszych. Zakładam, że bezpieczniejszych, bo wiesz, znam badania Global Drug Survey i tam ponad 100 tysięcy osób z całego świata zaznaczało substancje, które używali w przeszłości, które jakby musieli zaznaczyć, czy wymagało interwencji medycznej, czy nie. No i na przykład, jak wspomniałeś, to się zgadza z twoją praktyką. W przypadku psychodelików, grzybów, czy nawet LSD tych wezwań karetki było bardzo mało. Marihuana miała już troszkę więcej, ale też nie jakoś tak bardzo dużo. Znaczy z, marihuaną, e, z marihuaną, ja myślę, że bardziej chodzi o to, że. E, mm, ona powoduje często hipoglikemię, mhm. utraty przytomności spowodowane spadkiem cukru, mhm. e, czyli tego poziomu glikemii we krwi, e, ogólne złe samopoczucie, nudności. E, ogólnie takie bardzo nieprzyjemne objawy somatyczne z towarzyszącymi utratami przytomności. E, natomiast rzadko jest to zagrażające życiu. Mhm. E, wiadomo, że tutaj podstawą jest, jest wykonanie pomiaru glikemii i ewentualne podanie glukozy. Plus działanie objawowe, wiadomo, zabezpieczamy drożność dróg oddechowych, oceniamy parametry życiowe. Więc tutaj raczej przedawkowanie czystej marihuany ogranicza się do, do ewentualnych zasłabnić, utrat przytomności i, i hipoglikemii. Natomiast bardzo często wracamy do tematu syntetycznych kanabinoidów. Mhm. Ludzie, ludzie nie zawsze wiedzą, czy to, co kupują, to jest rzeczywiście marihuana, czy to jest, czy to jest syntetyczne kana? W związku z tym bardzo często tutaj dochodzi do, do przedawkowania. Mhm. Ale zobacz, ten temat marihuany jest o tyle ciekawy, że, wiesz, prowadząc kanał tam chyba z 4 lata, ja bardzo często dostaję informacje od widzów, właśnie o sytuacjach, kiedy źle się czuli po marihuanie. I ogólnie ludzie mają potrzebę opisywania mi tych historii, mm. więc znam ich na pewno dużo więcej niż jakby standardowy człowiek. No i często jest tak, i to też nawet ze swojego życia znam. No nie wiem, że ktoś po prostu zaczyna trochę panikować, w sensie, że źle tak się być. czuje, wiesz? E Pamiętajmy, że wszystkie środki psychoaktywne, łącznie z alkoholem, one potęgują to, co siedzi w naszej mm. głowie. To nie jest tak, że jak mam e, zły humor, wezmę sobie ekstazy i będzie wszystko fajnie, kolorowo, e, bo będę, będę czuł e, odurzenie plus nie, nie, te, te nieprzyjemne skutki zażycia jeżeli mam dobry humor, mhm. owszem ona podniesie mój nastrój, będę się świetnie bawił. Tak samo jak po alkoholu, jedni są agresywni, mhm. inni są duszą towarzystwa, opowiadają żarty, bo środki psychoaktywne wzmacniają to, co siedzi w naszej głowie w związku z tym, jeżeli ktoś ma choć cień obawy, że złapie bad tripa biorąc LSD, to go złapie. To mm -hmm. Go złapie na pewno, bo on będzie o tym myślał. A co, jak złapie, e, zacznie się nakręcać, zacznie dopatrywać się u siebie objawów takich niepokojących e, i zacznie panikować. E, więc myślę, że tak, to, to też się bierze z tego, że, że ludzie się sami nakręcają. A dwa, że na. Pamiętajmy, że każdy organizm jest inny i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, jak dana substancja, czy to jest amfetamina, marihuana, czy to jest paracetamol, e, zadziała na, na nasz organizm mm -hmm. i, i jak, będziemy, jak będziemy na niego reagować. Mhm. Wiesz co, ja, ja bardzo lubiłem zawsze i też przez tą pracę w wydawnictwach medycznych i, i tak dalej. E, analizować ulotki leków. No i jeżeli się spojrzy na ulotkę leków, nawet jakichś po, popularnych, to tych działań pożądanych jest zawsze mnóstwo. To znaczy, się tak. To jest, to, jest, to jest taki swego rodzaju, mówiąc kolokwialnie, dupochron. Mhm. A to jeżeli, jeżeli wśród 100 tysięcy badanych u. Pięciu tak. wystąpiły jakieś objawy typu ból głowy. Oni muszą to napisać, mhm. żeby nie było, że nie uprzedzali, że tak. takie coś może wystąpić. Yy, yy, dlatego, jeżeli ktoś mi mówi, że przykładowo po szczepieniu są złe objawy, to ja zawsze mówię, weź sobie ulotkę aspiryny czy paracetamolu mhm. i poczytaj, jakie możesz mieć objawy niepożądane. Tak. Okej, okay. ty, ty, ty zareagujesz prawidłowo, ty zareagujesz prawidłowo, ale ktoś inny będzie odczuwał negatywne skutki tego, no, no niestety. Nie da się zaprogramować, stworzyć leku, środku, psycho, środka psychoaktywnego czy substancji, która będzie działała jednakowo w takim samym natężeniu na, na, na wszystkich z siedmiu miliardów ludzi. Mhm. Ja wiesz, ja zawsze uważam, że przy w przypadku substancji proaktywnych też powinny być takie ulotki. Jeszcze wiesz, interakcje, z czym nie łączyć i tak dalej. Ja tu mówię dlatego też, że ostatnio musiałem korzystać z leków przeciwbólowych no i było, dajmy na to, masz paracetamol, nie wiem, ketonal. Ale na przykład y, tramal miałem. I tramal miał tak długą ulotkę i tak dużo działań niepożądanych. I taki wiesz, że nie, nie właśnie, że jeden na sto, jeden na dziesięć tysięcy, jeden na tysiąc, tam było dużo jeden na dziesięć. No to wiesz, że jeden na dziesięć będzie miał ból głowy, ale to, żeby było śmieszniej, y, działanie niepożądane to była euforia, no Bo Tramal tak, działa też na układ serotoninergiczny, <laughs> więc, więc on podnosi nastrój. Jednocześnie jest też niebezpieczny w połączeniu z lekami psychiatrycznymi i antydepresantami, tak. które też działają na serotoninę, bo może doprowadzić do zespołu serotoninowego. Oprócz tego obniża próg drgawkowy, w konsekwencji możemy częściej doznawać ataków padaczki przy, przy tramalu. Więc tak, tramal rzeczywiście jest ze względu na swój mechanizm działania dość takim, no nie powiedziałbym, że niebezpiecznym lekiem, mm -hmm. ale wymagającym takiego się. Tak, I wiesz, na, nawet w Społecznej Inicjatywie Narkopolityków mamy taką ulotkę nie bądź DJ, nie mixuj, i tam pokazuje po tak, prostu tak, interakcję ta jest... i ten tramal to jest praktycznie całe na czerwono. Takie po prostu naprawdę, no nie wiem, no chyba z ziołem tylko było dobrze i z czymś tam, ale tak i właśnie tutaj i, i wiesz, jak dodasz do tego jeszcze inne rzeczy typu leki padaczkowe, mm. mnóstwo te interakcji e, i dlatego jak na przykład ktoś mnie pyta e, o interakcję z tramalem, ja zawsze najczęściej bym powiedział nie. <grym> E, natomiast to ludzie muszą chcieć się tym zainteresować. Tak, to też e, prawda. Jeżeli ktoś bezmyślnie bierze wszystko, co mu się podsunie, albo na co ma ochotę, bo chce spróbować, no to sam sobie po prostu wyrządza krzywdę w tym, w tym momencie, bo, bo nie pilnuje tego, co bierze, jakie może mieć efekty w połączeniu z czymś innym, nieważne. Ma być fajnie i tyle, nie? Mm. A ja mam jeszcze do ciebie pytanie, bo już e, trochę zarysowałeś ten temat. Jakbyś mógł wyjaśnić, e, czym jest zespół serotoninowy, kiedy się może zdarzać i co, jakie są objawy i co robić? Bo to jest bardzo ciekawy temat, on rzadko się porusza. Zespół serotoninowy najczęściej występuje właśnie w przypadku e, m, mieszania leków z grupy e, inhibitorów e, m, monoaminooksydazy, czyli ty, tego enzymu, który e, e, odpowiada za e, rozkład dopaminy, serotoniny, w organizmie. E, więc e, jeżeli miksujemy te, leki z tej grupy e, z lekami działającymi na serotoninę, typu mm -hmm. właśnie Tramal, antydepresanty, bądź różnego rodzaju e, narkotyki typu ekstazy, e, podnosimy stężenie serotoniny do, do tak wysokiego poziomu, że możemy doprowadzić do zespołu właśnie serotoninowego. On się objawia tym, że e, pojawiają się zaburzenia świadomości, e, Gorączka, którą bardzo ciężko jest zbić, czyli hipertermia, do tego dochodzą objawy niepożądane typu nudności, mogą dojść mimowolne skurcze gałek ocznych przypominające oczopląs, więc, więc jest, jest, to, jest to dość charakterystyczne, jeżeli... Wiemy, co było zażywane. Mm -hmm. Jeżeli wiemy, że ktoś brał ekstazy mm -hmm. w dużych ilościach albo brał ekstazy i mieszał z innymi lekami, które też działają na serotoninę, no to w tym momencie możemy podejrzewać zespół serotoninowy w, w przypadku wystąpienia takich objawów. Mm -hmm. I co wtedy możemy zrobić? Tak naprawdę tak jak przy przedawkowaniu stymulantów, czyli yy, schładzanie mechaniczne plus nawadnianie, plus kontrola funkcji życiowych, plus leki przeciwdrgawkowe i leki uspokajające wiadomo, walka z nadciśnieniem, no wszystko, wszystko mhm. to, co przy stymulantach. Ale to jest już raczej taka sytuacja, że jeżeli czujemy i wiemy z wywiadu na przykład, że ktoś ma ten zespół serotyniowy, to jest już moment, że na pewno specjalistów dobrze jest wezwać. Zdecydowanie nie? tak. Okej, okay. a więc, jak jesteśmy e, przy tym temacie, to naturalnie trochę przyszliśmy też do MDMA. E, czy jakieś postępowanie przy tym różni się od tego przy stymulantach? Bo wiesz, MDMA jest niespecyficzne, to jest jakieś Ja wiem, bo on strukturalnie jest pochodną tak. meskaliny, natomiast, no, przepraszam, e, e, me, me, metafetaminy. natomiast jeśli chodzi o działanie, to przypomina meskalinę, e, więc, więc rzeczywiście jest troszeczkę niespecyficzny. E, natomiast, z racji tego, że jego toksykodromy są również takie, jak przy jak przy, przy innych stymulantach, mhm. czyli toksykodromy adrenergiczne, działamy podobnie jak przy przedawkowaniu stymulantów. Mhm. To, 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 to też tak czułem, a jak przechodzimy do tego tematu trochę naturalnie, bo tu się pojawiała myskalina, trochę psychodeliki, to jest taka grupa już, która jest bardzo... Yy... Specyficzna, no bo do takich osób, dajmy na to, jesteśmy nie wiem, w otoczeniu festiwalowym, i jeżeli ktoś do osoby na psychodelikach podejdzie podobnie jak do osoby na stymulantach albo na alkoholu, to może trochę zaszkodzić. Nie, tutaj jest trochę inne postępowanie, inaczej ludzie się zachowują. Masz jakieś takie przemyślenia w tym zakresie? Tak, jeżeli chodzi o, o, o ludzi, którzy są pod wpływem psychodelików, zdecydowanie musimy mieć inne podejście. E, przede wszystkim e, musimy mówić łagodnym, spokojnym tonem, e, nie wywoływać jakiegoś nadmiernego lęku, strachu e, e, z jakiegokolwiek powodu, czy to mm -hmm. konsekwencji prawnych, policją, czy z tego, że przyjechał ratownik lub lekarz, czyli coś się komuś stało no. i już się zaczynają ludzie napędzać. Pamiętajmy o zasadach tripsitingu, czyli to co wspomniałem wcześniej, nie wprowadzamy w dysonans poznawczy, zapewniamy komfort psychiczny, jeżeli, jeżeli coś takiej osobie dolega, zabieramy ją w wyciszone pomieszczenie, gdzie jest najlepiej ciemno, żeby nie było za dużo bodźców w postaci świateł, pamiętajmy, że... Przy psychodelikach bardzo często mamy zwiększoną liczbę połączeń synaptycznych. W konsekwencji i tak już jesteś, jesteśmy nadmiernie przestymulowani bodźcami, więc staramy się liczbę tych bodźców zmniejszyć, żeby, żeby jakoś tą osobę też troszeczkę wyciszyć. Wiadomo, że praca z osobami po psychodelikach to jest bardziej takie podejście już. Od strony psychologicznej, czyli tutaj wchodzimy w umiejętności miękkie, czyli podejście i, i, i jakieś takie dotarcie do naszego poszkodowanego, złapanie z nim porozumienia, żeby on chciał z nami współpracować, żebyśmy nie musieli niczego robić na siłę, no bo to, to nie o to chodzi, tak? Więc tutaj, tak jak mówisz, zdecydowanie wymaga to innego podejścia. Mhm. No okej, okay, ale zobacz, czy. Zastanawiam się na tym najbardziej. Czy. Konieczne są interwencje medyczne. W sensie wiesz, o to chodzi. Kiedy jest taki moment, że, że nie wiem, wiem, że ktoś wziął grzybę albo LSD i on mi mówi, że umiera, że nie wiem, piekło, że coś tam i czy nie wiem, że traci przytomność, czy że tak odpływa, że nie wiem, nie odpowiada mi na pytanie, jaka jest cena benzyny w Polsce. Nie. Też będzie na to pytanie odpowiedział. nie, nie wiem. E... Ciężko, bardzo ciężko jest to teraz tak tutaj z, z poziomu studiów jednoznacznie no. stwierdzić, ponieważ to zawsze jest do oceny indywidualnej już mhm. na miejscu. E, dlatego mm, należy zwracać uwagę oprócz tego, co podaje nasz e, poszkodowany, na to, co my sami jesteśmy w stanie zauważyć. Mhm. Jeżeli rzeczywiście widzimy, że. No inaczej, jak patrzysz na człowieka chorego, to widzisz, że on jest chory. No tak. Jak patrzysz na człowieka, który jest po prostu wystraszony, to też widzisz, że on jest zwyczajnie wystraszony. Jeżeli ktoś ma po prostu bad tripa, który nie objawia się jakimiś tam somatycznymi dolegliwościami typu utraty przytomności, zapaści, jakieś hipertermie i tego typu rzeczy, to jak najbardziej trip-sitting... Komfort psychiczny, komfort termiczny, wyciszenie. Natomiast jeżeli rzeczywiście nasz chory wygląda na chorego, no to mhm. już jest skazanie do, do, do podjęcia jakichś tam działań, żeby ta interwencja medyczna była. Natomiast jednoznacznie ciężko jest to określić, bo to jest zawsze do oceny indywidualnej już na miejscu. Mhm. To wiecie, co, tutaj też się gdzieś jakby mm, różne opinie mm, istnieją jakby, no, może to będzie na, na najlepsze określenie, że część osób na przykład uważa, że w przypadku y, korzystania z dobrze mieć benzodiazepiny, ta osoba albo ktoś z bliskich i na przykład przy wystąpieniu jakichś takich objawów przyjmują to. Część osób na przykład jest zdania, że nie powinno się tego robić, bo w sumie przeczekać warto i to nic takiego i że przyjmowanie dodatkowo Substancji nie jest zbyt dobrą rzeczą. No, znaczy się inaczej? Podaż benzodiazepin na pewno nie, nie zbije Ci fazy, nie, nie spowoduje zahamowania działania LSD grzybów czy, czy innych psychodelików, natomiast pozwoli Ci uspokoić się przede wszystkim fizycznie, mhm. czyli jeżeli masz zmożone napięcie mięśniowe, jesteś zdenerwowany, masz mhm. drżenie i tak dalej, one pozwolą ci się troszeczkę fizycznie wyciszyć. Jeżeli wyciszysz się fizycznie, to automatycznie czujesz, że twój organizm się uspokaja, więc też psychicznie e, na to reagujesz spokojniej, więc e, tutaj czy tak każdemu bym zalecał podaż benzodiazepin samodzielnie, raczej mhm. bym się tego wystrzegał. E, jeżeli już ktoś ma zamiar takie coś robić, czy, czy jeżeli ktoś ma zamiar coś takiego robić, to znaczy przy nieprzyjemnych dolegliwościach brać benzodiazepiny, no to musi się liczyć z tym, że one nie, nie zahamują działania środka psychodelicznego, tylko pomogą nam się jedynie wyciszyć, ale jednocześnie mogą spowodować, że zaraz będziemy się czuć słabiej, senni mhm. i też się zaczniemy niepokoić. Czy, czy to tak powinno mhm. być? No tak, tutaj pra, prawda senności nawet snu jest też te, te znacząca. Wiesz, to też są różne otoczenia, bo jeżeli ktoś jest nie wiem, w jakimś domku na wsi z kilkoma ludźmi, to też co innego niż, nie wiem, jeżeli ktoś na jakimś festiwalu dużym na przykład. By... Nie, no wiadomo, tutaj już wchodzimy w kwestię ewentualnego planowania podróży, mhm. tak? Ten set and sitting, e, czyli zaplanowanie z kim, w jakich warunkach, nastawienie się na. Na, na tego tripa, więc tutaj jesteśmy w stanie ewentualnie przewidzieć i sobie ustalić jednego tripsitera, który w razie W ogarnie taką osobę, mm -hmm. tak? Jeżeli jesteśmy na dużym festiwalu, Raczej, raczej takiej możliwości nie ma. Musimy liczyć na to, że, że trafimy na kogoś, kto będzie wiedział, jak zareagować i zareaguje prawidłowo. Mhm. Mi się zdarzyło y, też y, w życiu coś takiego, że w takiej sytuacji podałem coś, co było naprawdę niczym. W sensie to było jacaś, okay, bo... tak, taką, kompletne plece, była jakaś witamina czy cokolwiek, i dana osoba się bardzo uspokoiła. Tak, szczególnie, że po psychodelikach ludzie są jeszcze bardziej niż zwykle podatni na sugestie. Mhm. Więc, jeżeli dasz mu witaminę C tak. i powiesz, że, że, że dzięki temu e, przestanie odczuwać nieprzyjemne mhm. e, efekty, to on przestanie odczuwać, tak. bo on w to uwierzy. Tak, bo tak. będzie podatny na sugestie. Tutaj, e, w przypadku psychodelików, e, siła autosugestii i sugestii osób z zewnątrz jest bardzo duża, mhm. e, więc rzeczywiście, przez e, działanie placebo możemy, możemy też uzyskać odpowiedni efekt. a słuchaj, ja wrócę na chwilę jeszcze do, do, do marihuany, e, bo, bo, bo rozmawialiśmy na ten temat. Czy są? Jakieś takie typy najprostsze, co robić z daną osobą, bo mam wrażenie, jak mówię się o psychodelikach, to także trochę to też tak samo z marihuaną było, żeby uspokoić właśnie, że wiesz, nie wiem ale czy jest coś takiego, bo mówi się na przykład o tym, nie wiem, żeby coś słodkiego zjeść. Właśnie to chciałem nie? powiedzieć, że e, stosuje się raczej coś słodkiego, bo to jest. Przez użytkowników to jest określane mianem karmy. Że, że to jest takie właśnie zejście, e, zasłabnięcie z utratami przytomności. I nawet w holenderskich coffee shopach e, pracownik, obsługa e, takiego punktu podaje bardzo słodki napój, który ma dostarczyć e, tej glukozy, żebyśmy mieli tą energię. No i, i rzeczywiście w większości przypadków to przynosi zamierzony efekt. No, tak jak powiedziałem wcześniej, e, Przedawkowanie czystej marihuany to raczej nie jest duże niebezpieczeństwo dla życia, wiąże się raczej z tym, że, że jest utrata przytomności, hipoglikemia, więc tutaj jak najbardziej coś słodkiego owszem, natomiast pamiętajmy o tym, że nie podajemy nic słodkiego osobie, która już, która już jest nieprzytomna. Okay. Podajemy to osobie, która jest przytomna, która jest w stanie samodzielnie przełknąć. Staramy się nie doprowadzać do ewentualnego zachłyśnięcia, czy utknięcia ciała obcego w, w drogach oddechowych, więc to stosujemy tylko u osób przytomnych. Mhm. I sobie często się spotkałem też z wiadomościami, że ludzie mi pisali, że byli odrealnieni mocno i że, że nie wiedzieli, co się dzieje. I wiesz co? To jedno z takich rzeczy jest tak, że utrzymywało im się to jakiś czas po, po tej marihuanie. To, to często też młodsze osoby, które mniejsze doświadczenie miały. I powiem ci, że jak tak czytałem kilka różnych takich wiadomości, miałem wrażenie, że były to osoby, które mogłyby zostać zdiagnozowane, że mają jakiś tam syndrom odrealnienia I, i to jest coś takiego, że masz poczucie tego, że świat nie do końca jest prawdziwy. Takiej derealizacji. derealizacji. Tak. Dokładnie to jest ten. E Niektóre środki mogą coś takiego wywołać, tak samo jak niektóre środki mogą wywołać y, u ludzi, którzy mają na podłożu genetycznym predyspozycję np. do schizofrenii, mhm. to zażywanie środków może tą schizofrenię wywołać, gdzie np. Y, gdyby się nie zaczęli bawić środki psychoaktywne. To tej sytuacji nie mieli, lub mieli ją zdecydowanie później mhm. i łagodniej. Więc środki psychoaktywne mogą wywoływać tego typu efekty. Natomiast jest to zawsze kwestia osobnicza, indywidualna dla każdego organizmu, dla, dla każdego mózgu mhm. e, osobno. Więc takie coś może się zdarzać, nie tylko po marihuanie, takie coś może się zdarzyć nawet po ekstazy. E, wiąże się to głównie z tym, że. E, że jakby to powiedzieć takie rzeczy się mogą zdarzać nawet po ekstazy, i wiąże się to głównie z tym, że jest to silne działanie, właśnie takie w aspekcie psychodelicznym. Mhm. E, wiadomo, że wszystko, co jest psychodeliczne, powoduje zaburzenia postrzegania świata, w, mhm. w postaci na przykład takiej derealizacji. No, ale to mogą być bardzo takie trudne doświadczenia i to ten case, o którym mówisz, też mnie zawsze zastanawia. Na ile to jest tak, że na przykład coś takiego przyspieszyło wystąpienie chociażby tej schizofrenii? Czyli gdyby nie było tego kontaktu, możliwe, że nigdy ta schizofrenia by się nie uaktywniła? Albo uaktywniłaby się dużo no. później. E, bardzo często, inaczej, my wozimy też jako firma często pacjentów psychiatrycznych. Mhm. E, i często są to pacjenci, którzy od wczesnych lat, typu 13-14 lat, już brali do palaczy amfetaminę. I to są ludzie, którzy mają 20-parę lat i są z silnymi chorobami psychicznymi, typu właśnie schizofrenia, jakieś zaburzenia dysocjacyjne, wywołane właśnie tym, że, 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 że ich mózg jeszcze się nie zdążył dobrze rozwinąć a już był bombardowany chemią, która wpływała na zaburzenie normalnego funkcjonowania naszych neuroprzekaźników, naszych hormonów i, i ogólnej pracy mózgu. Więc tutaj środki psychoaktywne jak najbardziej mogą wyzwolić wcześniejsze pojawienie się suwerenii. Szczególnie, że tak jak jest mechanizm działania psychozy amfetaminowej mhm. lub kokainowej, tak? wiąże się to z tym, że jesteśmy przestymulowani, mamy nadmiar neuroprzekaźników i to jest dokładnie to samo i, i, i z tego samego mechanizmu, co schizofrenia. Tak? Czyli nadmiar mhm. dopaminy. W konsekwencji doświadczamy wszystkich tych objawów takich typu urojenia, manie prześladowcze, stany lękowe, różnego rodzaju... Z widy, gdzie na przykład nasz mózg pod wpływem bombardowania dopaminą, kiedy widzi cień drzewa, to obrazuje nam to jako, nie wiem, oso osobę jakąś z nożem, która chce nas zaatakować. Tak? Mhm. Więc, więc tutaj myślę, że raczej chodzi o to nadmierne bombardowanie tymi bodźcami i, i to takie przesadne stymulowanie. Mhm. A ja to prawda rzeczywiście te różne konsekwencje też po stymulantach właśnie te psychozę, po Poczucie, że ktoś cię śledzi, że wszyscy znają twoje myśli, o to tak. też jest mnóstwo. No. Tak, tak. To są właśnie urojenia tak. ksobne, mhm. czyli mam wrażenie, że wszyscy się na mnie dziwnie patrzą, tak. że wszyscy nie wiem, wiedzą, że jestem po, po użyciu, mhm. że wszyscy o mnie gadają. To jest bardzo częste wśród użytkowników, natomiast sam nie wiem, na ile to jest efekt rzeczywiście y, stymulacji a ile to jest efekt na przykład deprywacji sennej. Mm -hmm. Bo jeżeli ktoś jest w ciągu, no to wiadomo, że, że ma tego snu mało. Tak, zaburzenia, no. no a, i wiele, wiesz, też takich programów w sumie oglądałem o tym, że zmuszają ludzi na przykład do niespania, nie? I to, to bardzo ludziom odbija już po, po, po nawet kilkudziesięciu godzinach. I wiesz, o mamy słuchowe, różne rzeczy. Jest coś takiego bardzo fajnego w Czechach, to się nazywa e, nie, nie wiem, czarne pokoje. Ogólnie, że idziesz tak, że nie masz żadnego światła, nie mhm. ma dźwięków, nie ma nic i spędzasz tam czas, no i jest tu taka kwestia, że możesz mieć z jedzeniem albo możesz mieć bez jedzenia. Jeżeli masz z jedzeniem, no to przynajmniej znasz odstępy czasu, mhm. że co, nie wiem, pięć godzin dostaniesz jedzenie. Jak jesteś bez jedzenia, to gubisz poczucie, ile tego. Teoretycznie możesz tam spać, więc też nie wiesz, ile godzin spałeś, mhm. ile nie spałeś. I tam jest troszkę inna kwestia, bo to nawet nie jest pozbawienie siebie snu, tylko pozbawienie siebie bodźców innych. Tak. Wiadomo, że nasz mózg Potrzebuje do pracy bodźców mm -hmm. i on te bodźce odbiera nawet w czasie snu, mm -hmm. bo wiadomo, że odbieramy dźwięki z zewnątrz, i tak dalej. Nasz mózg ciągle pracuje. W momencie, kiedy pozbawiamy go tych bodźców, tak jak na przykład w komorze deprywacyjnej, fine, huh? mózg zaczyna sam tworzyć te bodźce. Mm -hmm. W konsekwencji możemy do, do, doświadczać różnych stanów od tych przyjemnych, relaksujących, przez te nieprzyjemne i, i wpadające w stany lękowe. I wiąże się to z tym, że, że po prostu nasz mózg musi pracować, musi mieć bodźce. Jeżeli nie dostaje ich z zewnątrz, zaczyna je sam wytwarzać. Mhm. I wiesz, te, te osoba opowiadały, że na przykład no, po jakimś czasie to już po prostu wydawało się im, że ktoś stoi. Ewidentnie widziały tą osobę, słyszały, że to osoba jakby coś mówi, wiesz, że to e, wszystko tak, pro, pro, tak. projekcja mózgu. Ale więc to jeszcze chciałbym Ciebie na, na, na koniec zapytać o taki ważny temat. Tylko bym go rozbił chyba na, na dwie rzeczy, czyli kwestia leków. I mam tutaj na myśli chociażby takie leki, dajmy na to, jak benzodiazepiny. Czy to się często zdarza, że nie wiem, ludzie się tym zacuwają? A druga kwestia to takie leki, które po prostu ktoś kupuje, żeby zjeść w większej dawce i, i, i... na przykład. Jeśli chodzi o benzodiazepiny, to najczęściej to są ludzie, najczęściej, z mojej praktyki osobiście, to są ludzie, którzy mają te leki przepisane przez lekarza, mhm. bo są pod kontrolą psychiatry, mhm. albo mają problemy ze snem i lekarz wypisuje. Jeżeli biorą, Rzadko zdarza się to pomyłkowo. Mhm. Najczęściej jest to w celach samobójczych i, i to już są osoby, które mają jakieś tam zaburzenia psychiczne i wymaga to konsultacji, przynajmniej konsultacji psychiatrycznej. Mhm. Jeżeli mówimy o lekach, które można brać w większej ilości, to. Jest bardzo dużo leków dostępnych bez recepty, które albo, albo działają psychoaktywnie, albo są prekursorami do tworzenia środków psychoaktywnych w domowych warunkach. Ja tutaj nie będę mówił, bo, bo nie mhm. chcę nikomu podsyłać pomysłów. Natomiast jest, jest masa przepisów w internecie, jak takie coś zrobić. W konsekwencji są obostrzenia co prawda apteczne, że nie można wydać więcej niż załóżmy tam 750 mg sudafetu na, mhm. na osobę, no ale to zrobią sobie turnę po aptekach, uzbierają kilka paczek, więc, więc to taka przeszkoda to nie jest przeszkoda. Jest, jest dużo leków z różnych grup substancji, bo mamy i opiaty, mamy i dysocjanty, mamy i stymulanty, więc, mhm. więc jest tutaj bardzo duża różnorodność. Jeżeli ktoś troszeczkę się na tym zna, no to. To jest w stanie sobie zorganizować e, zupełnie legalnie e, i, i w miarę niskich kosztach e, odmiany stanu świadomości. Ale w jest też trochę więcej takich pułapek, bo na przykład dajmy na to, nie wiem, kto chciałby korzystać z kodeiny, a ta kodeina jest dajmy na to połączona z paracetamolem i wtedy na przykład przyjmuje bardzo duże dawki. Do, do dobrze kojarzę? Tak, tak jest znaczy to mówimy bardziej o tramalu, bo to jest DORE Tramal. okay, po połączenie trama z tramalu z paracetamolem. Mm -hmm. E, więc tutaj tak, natomiast biorąc pod uwagę e, inaczej, zależy od tego, jaką dawkę tramalu e, taka osoba chce przyjąć, bo tam jest bodajże, z tego co pamiętam... Są różne miksy, ale mhm. jest chyba 75 na 625, czyli mhm. jest 625 paracetamolu. No jeżeli ktoś wie, że dawka dobowa, taka już górna granica to jest 4,5 g, no to jest w stanie sobie wyliczyć, ile tabletek może bezpiecznie wziąć. Mhm. Wiadomo, że nie pozostaje to bez echa dla naszej wątroby, no ale nie jest to jeszcze taka dawka toksyczna, trująca, więc tutaj ludzie wiedzą, jak to robić. Tym bardziej, że z tego, co się orientuje, wielu użytkowników wie, jak robić ekstrakcję. Mhm. Potrafią odseparować jeden składnik leku od drugiego. Czytałem gdzieś kiedyś na, na hype różne metody. Powiem ci, byłem w szoku pomysłowości ludzi. Mhm. Więc, więc to, że są zmiksowane z innymi lekami, które nie są psychoaktywne, to, to tak naprawdę dla większości nie stanowi bariery. Często mhm. jest też tak, że ludzie nie wiedzą. Prostym przykładem jest... Jeden ze środków do mycia miejsc intymnych mhm, dla kobiet. Tak. Jest tam bardzo duża zawartość soli. I mało kto wie, że jeżeli już chcą zażyć tą benzydaminę, która jest substancją czynną, jest deliriantem, więc działa mhm. podobnie do atropiny. Moim zdaniem to nie może być nic przyjemnego, ale już nie wnikam. To, to zamiast zrobić sobie ekstrakcję, która jest stosunkowo prosta, to po prostu połykają saszetkę, która mieści w sobie około 9 g soli. Mhm. Więc, więc to się też wiąże z tego, że ludzie albo są leniwi, albo nie mają wiedzy, e, dlatego też to biorą, e, nie mają świadomości, albo są sprytni, kumaci i, i potrafią sobie z tym poradzić. Mhm. Czy znaczy, prawda jest taka, że jeżeli już ktoś robi to, to przynajmniej żeby dowiedział się właśnie, jak zrobić, żeby sobie nie, nie zaszkodzić bardziej. Ale w tych też tak rozmawialiśmy jeszcze, to sobie przypomniałem, że Rzeczywiście, paracetamol jest bardzo łatwo kupić, no bo, bo jest wszędzie. I rzeczywiście łatwo jest też przyjąć dużo większą dawkę. Taką, nie wiem, ludzie w samobójstwa popełniają z paracetamolem, czy nie? A jest spora Tak, ale zatem. to jest bardzo męcząca i powolna śmierć. No właśnie, nie, nie za fajna. Ale, ale, ale zacucia paracetamolem zdarzają się często. Relatywnie często, mhm. tak. Owszem, dziś e, obserwując różne fanpage ratownicze, co, co, o, co jakiś czas się pojawia taki wpis, no, mi osobiście jeszcze się nie zdarzył taki pacjent. Mhm. Natomiast wiem, że wielu moim kolegom po fachu to się rzeczywiście często zdarza. I bardzo często są to nawet nie tyle osoby dorosłe, które biorą to w celach samobójczych, co dzieci, okay. które mylą tabletki z cukierkami, mhm. bo pastylki. I, i, I po prostu dla takiego małego dzieciątka to 4,5 grama to już jest bardzo no duża okay. dawka toksyczna. Więc, więc są to też często omyłkowe przedawkowania, jeśli chodzi o paracetamol. Ja słuchaj, Kamil, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za naszą dzisiejszą rozmowę. Ja też tak dziękuję bardzo. Cieszę za się, wiesz, bo to też jest temat, który no, nie jest jakby powszechnie dostępny, więc tym bardziej mam nadzieję, że Wam też to pomoże. I oczywiście, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej i mieć takie konkretne, ale to konkretne informacje na ten temat, to polecamy publikację, no bo zawsze dobrze to mieć i tak jak wspomniałeś, to się może przydać też rodzicom, no, czy myślę, chociaż tak. w każdych różnych sytuacjach. Dzięki, jeszcze raz miłego. Wieczoradnia. dnia. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.